Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu. Każdy głos ma moc. Wybory już 7 kwietnia. Prawie 8 tysięcy inwestycji w subregionach siedleckim i płockim. Mazowsze laureatem Nagrody Rzeczpospolitej. W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Liczy się każdy prawidłowo oddany głos. Dlaczego warto głosować? Jak zrobić to poprawnie? Oto szybkie vademecum. W niedzielę 7 kwietnia głos w wyznaczonych lokalach wyborczych będzie można oddać od godziny 7 do 21. W najbliższych wyborach obywatele zdecydują m.in. o tym, kto wejdzie w skład 51 radnych sejmiku województwa. Warto oddać swój głos, bo to organ, który ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Do głównych zadań sejmiku należy planowanie i wspieranie rozwoju regionu, m.in. poprzez wykorzystanie funduszy europejskich. Samorząd wspiera także działania w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, kultury oraz ochrony zabytków, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, senioralnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw konsumentów, a nawet obronności czy bezpieczeństwa publicznego. Samorząd wojewódzki zajmuje się też kwestią transportu zbiorowego i dróg publicznych. O tym, jak ważne jest uczestniczenie w wyborach samorządowych, mówią mieszkańcy Mazowsza. To będą osoby, które będą w naszym imieniu występowały we władzach gminy, czyli decyzje, jakie będą podejmowali, to będą decyzje, które my jakby cedujemy na ich ramiona. W tych parlamentarnych decydujemy o rządzie i jakichś takich wyższych strukturach, a tutaj decydujemy o najbliższym otoczeniu. Warto postawić na kogoś, o kim się wie, kto robi na przykład coś dobrego. Kropla drąży skałę. W jaki sposób ten każdy głos pojedynczy ma znaczenie w dłuższym kontekście? Kiedy jednak ludzie decydują się, by głosować i podejmować gdzieś ten trud. Każdy wyborca na Mazowszu otrzymuje 3 lub 4 karty wyborcze, na każdej z nich dokonując odrębnego, pojedynczego wyboru konkretnego kandydata. Na pierwszej, białej, znajdą się kandydaci do radnych gmin, na drugiej, żółtej, kandydaci do radnych powiatu lub w przypadku Warszawy, radnych dzielnic, na trzeciej, niebieskiej, kandydaci na radnych sejmików województwa i na czwartej, różowej, kandydaci na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Jest takie hasło, nic o nas bez nas. I 7 kwietnia to jest dzień, kiedy powinniśmy pokazać, że jesteśmy nie tylko obywatelami naszego ukochanego kraju, ale przede wszystkim jesteśmy osobami odpowiedzialnymi. Jak oddać ważny głos? Na każdej z otrzymanych kart do głosowania wstawiamy znak X przy nazwisku jednego kandydata z listy kandydatów wybranego przez nas Komitetu Wyborczego. Do drugiej tury wyborów może dojść tylko wtedy, gdy żaden z kandydatów na wójta, burmistrza albo prezydenta nie uzyska ponad 50% ważnych głosów. Wówczas obywatele zagłosują ponownie 21 kwietnia. Mazowsze głosuje. Wojciech Mich. Jestem strażakiem ochotnikiem z OSP Podmarszczyn w powiecie płońskim. Głosuję, bo chcę. To mój przywilej, ale i obowiązek. Hanna Krakowiak. Działam w kole gospodyń wiejskich w Pilichówku. Głosuję, bo chcę, aby moje wnuki oddychały czystym powietrzem. Nazywam się Mateusz Wieniasz i pochodzę z Policzny. Głosuję, bo po prostu tak trzeba. To moje prawo i obowiązek. Jestem kierowniczką w pociągach kolei mazowieckich. Głosuję, bo mam wybór. Głosuję, bo mam świadomość. Głosuję o przyszłości mojej miejscowości. Kochani, głosowanie to nie tylko przywilej, bo oczywiście to przywilej, ale nasz obowiązek. A dlaczego? Dlatego, że bierzemy sprawy w swoje ręce. Do zobaczenia przy urnach 7 kwietnia. Sejmik województwa podsumowuje swoje działania podczas 5-letniej kadencji. Liczby mówią same za siebie. W subregionie płockim, siedleckim i powiecie mińskim zrealizowano w ostatnich 5 latach blisko 8 tysięcy inwestycji ze wsparciem z budżetu Mazowsza w wysokości blisko 2 miliardów złotych. W ostatnich 5 latach wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów dróg wojewódzkich na terenie subregionu płockiego. Do największych inwestycji należy m.in. budowa obwodnicy Gąbina czy rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Płock-Kazuń-Nowy. Do placówek medycznych trafiło w sumie ponad 280 milionów złotych. Najwięcej pochłonęły inwestycje realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, m.in. budowa ośrodka radioterapii. Pieniądze trafiły również do szpitala w Gostyninie czy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Wydawaliśmy naprawdę olbrzymie pieniądze na inwestycje i te najmniejsze w sołectwach, czy w dzielnicach, czy na osiedlach, w miastach. Także ja oceniam, że
mimo olbrzymiego problemu i mimo tego też zagrożenia, które nam towarzyszyło dotyczącego czy epidemii, czy wojny, no zdaliśmy egzamin. W regionie płockim zrealizowano również ponad 2000 projektów w ramach programów wsparcia. Dofinansowanie uzyskały m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach, czy Muzeum Mazowieckie oraz Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Zmodernizowane zostały również płockie placówki edukacyjne, jak Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Medyczna Szkoła Policealna. Korzystaliśmy z programów, które dotyczą ochrony powietrza, jakości, czystości tego powietrza. Korzystaliśmy z programów wsparcia, które dokładały finansowanie i modernizację wielu boisk szkolnych dla dzieci. Ale chyba najbardziej umiejętnie i z możliwościami korzystaliśmy z tego programu, dzięki któremu udało się wyremontować wiele strategicznych ulic, jeżeli chodzi o miasto Płock. W regionie siedleckim i powiecie mińskim dużą część środków pochłonęły inwestycje drogowe. Do największych z nich należy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Wilga, czy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa-Węgrów. Ponad 348 milionów złotych trafiło również do placówek medycznych, w tym do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie czy Siedleckiego Meditransu. Myślę, że subregion siedlecki ma się czym pochwalić, bo to są naprawdę świetne inwestycje, inwestycje, które pozwalają mieszkańcom Mazowsza lepiej i wygodniej żyć. Do Siedlec w ramach programów wsparcia trafiło w sumie blisko 500 000 zł. Dofinansowanie otrzymały także instytucje kultury, m.in. Zamek w Liwie, Muzeum Regionalne w Siedlcach czy Muzeum Treblinka. Nowy pawilon wystawienniczy, który będzie absolutnie takim sztandarem, jeśli chodzi o pamięć. W mijającej kadencji sejmiku dużym wsparciem dla Mazowsza były środki unijne. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie siedleckim i płockim od 2018 roku wsparcie otrzymało w sumie 633 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 804 milionów złotych. Województwo Mazowieckie zostało laureatem Nagrody Rzeczpospolitej w kategorii Nagroda Specjalna za innowacyjne podejście do wykorzystania funduszy unijnych, przyznanej w ramach projektu Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej. To jest ranking samorządów i on ma pokazać horyzont polskiej samorządności. Oczywiście staramy się wybrać tych, którzy najlepiej realizują swoje zadania, nie tylko jako gospodarze terenu, ale również na przykład w kontekście wykorzystywania środków publicznych czy środków europejskich. Dziennik wyróżnił te samorządy, które w najlepszy sposób wykorzystały 20 lat obecności w Unii Europejskiej. Zrealizowały wyjątkowe projekty o największej skali oddziaływania w perspektywie lokalnej, regionalnej czy krajowej, kompleksowo rozwiązywały problemy czy okazały się najbardziej innowacyjne. Samorząd województwa mazowieckiego uhonorowano za dbanie o interes społeczności całego województwa, w tym wyjątkowy projekt podziału statystycznego Mazowsza. Myślę, że Mazowsze tutaj odniosło sukces, doprowadzając do podziału statystycznego województwa, dzięki czemu ratowaliśmy i dla Mazowsza, i dla Polski ponad 1,5 miliarda euro. A dodatkowo ta część pozametropolitarna znalazła się też w programie operacyjnym Polska Wschodnia. To bardzo cieszę, bo przez 25 lat samorząd województwa mazowieckiego, obecne województwo mazowieckie w swoich obecnych granicach uczyniło bardzo wiele po to, żeby nam mieszkańcom województwa mazowieckiego żyło się coraz lepiej. Gołym okiem widzimy codziennie tak naprawdę to wszystko, co się zmienia, więc cieszę się tym bardziej, że kapituła nagrody dostrzegła również samorząd województwa. Podział statystyczny Mazowsza wprowadzono w 2018 roku. Podzielił on województwo na dwie jednostki statystyczne, co zapewniło województwu dodatkowe miliardy z Unii. Przyznanie Nagrody Rzeczpospolitej zbiegło się z raportem opublikowanym przez Fitch, który potwierdził ratingi Mazowsza na poziomie A-. Po raz kolejny województwo uzyskało tak wysoką ocenę, to znaczy, że agencja ratingowa Fitch nie widzi zagrożeń dla finansów regionu. Rusza budowa 30-kilometrowego odcinka drogi 747. Rozbudowana zostanie również droga wojewódzka nr 802 w Latowiczu w powiecie mińskim. 1/3 budżetu województwa stanowią inwestycje, w tym najwięcej inwestycje drogowe. Samorząd województwa tylko w tym roku
przeznaczył na inwestycje około miliarda złotych. Nowy, 30-kilometrowy przebieg drogi 747 to drugi etap budowy drogi do mostu na Wiśle, który kilka lat temu połączył województwa mazowieckie i lubelskie. To największa inwestycja drogowa w regionie radomskim. Obecny etap będzie realizowany na terenie czterech gmin: Iłży, Rzeczniowa, Siedna i Lipska. Tylko w tym roku samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył na ten cel 100 milionów złotych. Realizacja inwestycji potrwa 3 lata. Ponad 260 milionów to środki unijne właśnie pozyskane z programu operacyjnego Polski Wschodniej. To jest inwestycja, która pod względem zarówno bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego tej ziemi, powiatów lipskiego, radomskiego, zwoleńskiego będzie miała olbrzymie znaczenie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 19 skrzyżowań, powstanie m.in. wiadukt nad ulicą Wójtowską oraz mosty nad Iłżanką w Iłży i Krępianką w Jaworze Soleckim. Chcieliśmy zlikwidować wszystkie niebezpieczne punkty, które są po drodze, dlatego 25 km to nowy przebieg. Wkrótce w powiecie radomskim rozpocznie się także przebudowa odcinków dróg numer 740 w gminie Zakrzew i numer 737 w gminie Jednia Letnisko. Natomiast w Latowiczu w powiecie mińskim ruszają prace na 1,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej numer 802. Ponad 27 milionów złotych na realizację tych trzech inwestycji w całości pochodzi z budżetu województwa. Droga 802 jest drogą główną dla tej gminy, łączącą Mińsk z Latowiczem, czyli cały ruch autobusowy, ruch samochodowy, który ciąży na Warszawę, no tak naprawdę odbywa się tą drogą. Mieszkańcy oczekiwali na remont kapitalny tej drogi. Nawierzchnia już jest mocno zniszczona, chodniki mocno sfatygowane, więc jest co robić. Planowane roboty potrwają 8 miesięcy. Akt erekcyjny nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu podpisany i wmurowany. Przy ulicy Kales Krauza powstanie nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny budynek. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 64 miliony złotych. Dzięki rozbudowie powierzchnia obiektu zwiększy się niemal 2,5-krotnie. W rozbudowanym budynku powstanie nowe skrzydło, w którym znajdą się nowoczesne pracownie, m.in. opiekuna medycznego, masażu, sterylizacji medycznej i dwie pracownie stomatologiczne. Będą tutaj kształcone opiekunki, opiekunowie osób starszych, osób niepełnosprawnych, ale też pomoce medyczne, również technicy farmacji. Znakomicie to poprawi możliwości nauki, też pracę kadry. Mam nadzieję, że ten budynek bardzo nowoczesny też będzie jakby wskazywał dobry kierunek, w którym należy iść. W rozbudowanym budynku powstaną także sale wykładowe z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, aula z najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym oraz sala rekreacyjno-sportowa i gabinet stomatologiczny, w którym słuchacze będą odbywać praktyki zawodowe. Przede wszystkim będą wszystkie pracownie przypominały rzeczywiste warunki, takie jak funkcjonują w klinikach, zakładach opieki zdrowotnej. Całe otoczenie będzie w dużej ilości zieleni. Rozbudowa radomskiego medyka ma zakończyć się we wrześniu 2025 roku. Bezpłatne badania wzroku prowadzone w ramach akcji Dobry Wzrok Mazowszan cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Skorzystało z nich już około 800 osób. W marcu badania przeprowadzono w 4 miastach północnego Mazowsza. Wkrótce ruszą w kolejnej części regionu. Dobry Wzrok Mazowszan to pilotażowy program samorządu województwa skierowany do mieszkańców Mazowsza, którzy bezpłatnie i bez skierowania mogą przebadać swój wzrok. W marcu badania odbyły się w Żyrardowie, Ciechanowie, Bodzenowie i Płocku, gdzie przebadano blisko 200 osób i wykonano ponad 800 badań. Robimy bardzo wiele po to, żeby właśnie wcześniej wykrywać różnego rodzaju schorzenia, bo uważamy, że to jest znacznie bardziej sensowna metoda niż później leczenie ludzi w takich zaawansowanych już procesach chorobowych. Jak pokazują mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026, w województwie mazowieckim w 2022 roku choroby oka dotknęły blisko 88 tysięcy pacjentów, z czego 78 tysięcy było hospitalizowanych. Równie często pojawiały się zaburzenia soczewki, które dotknęły 38 tysięcy pacjentów. Regularne badania wzroku pozwolą na szybszą diagnozę i wdrożenie ewentualnego leczenia. I możemy ocenić za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, czy pacjent ma ryzyko
chorób cywilizacyjnych oka, jak na przykład AMD, retinopatia cukrzycowa i jaskra. Tylko w latach 2020-2023 samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 33,5 miliona złotych oddziałom okulistycznym w mazowieckich szpitalach i placówkach zdrowotnych. Akcja Dobry Wzrok Mazowszan będzie kontynuowana przez najbliższe 2 lata. Za kilka tygodni badania zostaną przeprowadzone w kolejnych miejscowościach Mazowsza, o czym będziemy Państwa informować. A na koniec chciałabym zaprosić Państwa do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu na wystawę Biochem, która odkrywa fascynujące połączenie natury, chemii i sztuki. Malowidła, rzeźby i instalacje wideo ożywają, ukazując niezwykłe obrazy stworzone przez bakterie, kryształy i inne cuda natury. Wystawę można podziwiać do 19 maja. Do zobaczenia w następnym programie.